Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah. witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 34 odcinku słodkiego Flirtu. liceum niepokojące wiadomości. I to chyba będzie już początek tej dramy z Ailis Tak mi się coś kojarzy. Czyli za wchodzimy już w te odcinki takie już mega długie, ciągnące się jak flaki z olejem, ale podejrzewam, że Armin umili nam rozgrywkę. Na samym początku zachęcam Was do zostawienia łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, jeśli tego nie lubicie, bo to mega wspiera Bardzo dobrze robimy zasięgi. Zapraszam Was również na mojego Discorda, Instagrama i TikToka których linki macie w opisie przebezwanego gadania przyciągania kawu się w dłoń i zaczynajmy, zapraszam. Na sam początek ogłoszenie parafialne. Eee, jest to nowy serwer Discord, do którego Was zapraszam. Wolałabym się nie rozwodzić nad tym, co dlaczego i w ogóle zapraszam na nowy serwer. Poza tym... O Jezus, Maria Walam w mikrofon. Poza tym długo też nie nagrywałam. Miałam swoje problemy prywatne, zdrowotne i... No nie miałam po prostu jak za bardzo nagrywać Później jeszcze router mi się zepsuł yy, I nie miałam internetu w domu I miałam tylko ten z yy, telefonu I w ogóle no tak jak się zaczęło się walić To zaczęło się walić wszystko niestety Także zapraszam na odcinek Po razie u Iris dałaś sobie sprawę, że twoi przyjaciele na pewno mają coś do ukrycia Ale może już czas, abyś pomyślała o sobie i swoim związku Czas najwyższy, sukra Od rana boli mnie brzuch co to, co się wydarzyło podczas imprezy u Iris, nie powinnam tego bagatelizować. Wydaje mi się, że naprawdę rzucaliśmy się w oczy. No i dowiedzą się o was i co się stanie. Nic się nie stanie. Będę musiała się zmierzyć z lawiną pytań. A może tylko dostaję paranoi. Mam jakoś wrażenie, że tutaj te zdania w sobie są bardziej logiczne i... Łatwiejsze i przyjemniejsze do czytania niż w Newgen. Pomimo, że w Newgen te napisy są ogromne Ja je widzę I w ogóle, a tutaj mam wrażenie, że lepiej mi się to czyta Powinnam się pospieszyć, nie chcę się spóźnić Na lekcję historii Okej, okay, iść na lekcję historii Dobła e, Nie, chwila, gdzie jest lekcja historii O, uf, nie spóźniłam się Niektórzy nie zdążyli nawet jeszcze usiąść w ławkach a nie siedzi sam w ławce Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, nie wiem, czy to rozsądne, jeżeli z nim usiądę, ale trudno, muszę z nim porozmawiać. No, siadaj z nim! Si no, usiadłam koło niego i nieśmiało się uśmiechnęłam. Proszę o ciszę, dziękuję. Pan Farasowski ledwo zaczął prowadzić lekcję, a większość uczniów znów zaczęła szeptać, jak to się często zdarza na historii. Wiedziałam, że to idealny moment na małą dyskusję. <laughs> Ach, wiedziałam, że nie dasz rady długo się na mnie gniewać. Aha, bo ona jest. A, ona jest dalej obrażona o to, że on. A, okej, o to, co się wydarzyło na imprezie, ona jest dalej o to zła. Dobra, czaje, nie podniecaj się za bardzo, właśnie chciałam o tym porozmawiać. Uwielbiam. Co mam zrobić, abyś w końcu zrozumiała? O Boże, nie! Armin! O, jo! Przyjęłam do wiadomości, co powiedziałeś mi w sobotę. To już coś, ale coś mi mówi, że to nie wystarczy. <laughs> Jak dla mnie by wystarczyło, da, ale ja już jestem stara i rozumiem pewne rzeczy, a sukra... Szaleją jej hormony i jest po prostu zazdrosna. Chodzi o to, że nadszarpnąłeś moje zaufanie. Jakby... lol, laska. Posłuchaj. zupał mnie pod za rękę i mocno je ścisnął. Ja... Ja tu zejdę, co? Moment! Co tu się dzieje? On jest taki kochany! On jest taki kochany! Ja nie przypuszczałam, że on jest taki kochany! Jezu! Przyznaję, że było błędem myśleć, że podejdziesz do tego na ludzie. Już taki jestem, rzadko kiedy zwracam zwrac sobie czymś głowę. Czasem się zapominam. Hmm, hmm. Ale nie, no, nie można też tak e, wziąć ten, że on się, wiecie, zapomni i nie wiem, przeliże się z jakąś. w sensie przeliże. Nie wiem, no. Zdradzi ją, wiecie, umyślnie. To była gra i oni też chowają ten związek, ale wątpię, żeby to było tak, że on się zapomina, że on pójdzie z inną laską, wiecie, rymci dzieci, bo się zapomniał. Ja <laughs> Nie, wątpię, żeby on był, tak, on był taki. Nie, nie, nie. Arminek taki nie jest. Arminek taki nie jest. Obiecuję, że już więcej nie wykręcę ci takiego numeru. Słyszysz? Jakby Boże ale to nie jest żaden numer. Matko Boska, ja nie wiem. Ja wiem, że ja mam inne podejście do tego bo... bo jestem stara, naprawdę. <grystanie> ja, na to patrzę zupełnie inaczej. Dobra, ona miała prawo być zazdrosna, okej. Okay. Hormony jest młoda, rozumiem, czaje. Ale on nie zrobił, jakby nic takiego złego, też. No, wiesz, to była gra. Oni się ukrywają z tym związkiem. Więc, no pewnie, że. Nie, nie, żeby też nie nabrali podejrzeń czy coś. Poza tym, no, on się tylko wkręcił w grę. Yy, yy, nie wiem, naprawdę nie. Nie, wiem, Roy był taki. O, ja, dziewczyny, nie, 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 ale. <śled> Oni wiedzieli, że. <śled> on jest z bron, a to nie wiedzą. I to jest takie. No właśnie, no. Nie, mógł się jakoś wykręcić czy coś, ale, no, chciał. Yy... Poniósł go melęż, nie no, poniosła gra. No nie wiem, ja bym nie brała tego tak bardzo do siebie mm, i też nie, nie wzbudzałabym że takiego poczucia winy, że on nie wiadomo, co jej zrobił, bo on nie zdradził jej ani nic takiego, nie skrzywdził jej, znaczy nie skrzywdził jej, no nie wiem. Ma prawo ona czuć tak, jak się czuje, wiecie o co chodzi, ale to i tak dla mnie to jest tak jakby przesadzone. To jest trochę przesadzone, bo nie zrobił nic złego. Naprawdę. Tak bardzo dobrze, dobrze, dobrze. I jak byś zareagował, gdybyś to ty był na moim miejscu? Wkurzyłbyś się, jak pozostali w Łęsi. No właśnie. <grytanie> Nagle zrobiłeś się mniej wygadane dziwne. Doskonale wiem, co bym zrobił. Przeanalizowałbym sytuację, postawiłbym się na twoim miejscu i zrozumiałbym, że zgodziłaś się na pocałunek ze względu na grę. I o tym mówię. I no, to, tam, tutaj trzeba mieć po prostu minimum empatii, żeby... Po prostu móc zamienić miejscem z inną osobą. No i tak jak mówię, on zgodził się na ten pocałunek ze względu na grę, a oni udawali w sensie ukrywali ten związek. Więc no wiecie o co chodzi? Jezu, serio, tak, serio. A potem dosadnie dałbym do zrozumienia rywalowi, że ma się do ciebie nie zbliżać, ale Melania nie z żadną konkurencją. Nie mogę się powstrzymać, aby się nie uśmiechnąć. Dyskretnie położył mi rękę na kolanie, a jest, nie chcę piszczeć za bardzo. Uuu. Po raz pierwszy w pełni doceniam fakt, że jestem w dyskretnym związku. Ta chwila należała tylko do nas. To było wspaniałe. On jest w ogóle taki kontaktowy, dotykalski, przytul, 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 przytulaśny, całośny i w ogóle mi się to bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Mhm, mm podczas całej lekcji zanotowałam, może za trzy zdania Gdy zadzwonił dzwonek, postanowiliśmy skorzystać z godzinnego okienka i poszukać ustronnego miejsca Wydaje mi się, że wzajemne przyciąganie za bardzo wpływa na naszą konc koncentrację, przepraszam Ukrywanie się przed całą szkołą jest dosyć ekscytujące, ale mi by się już potem nie chciało Może na początku to jest fajne, potem by się... Idź w ustronne miejsce ze swoim chłopakiem, Boże ale przecież po chwili to, się, to, to, to jest uciążliwe, bo naprawdę, nie wiem, chcecie wracać razem do domu, to tutaj koleżanki chcą i musisz się zgodzić, bo inaczej, jak powiedz, że chcesz i z nim, no to się wydaj w ogóle, no to, nie wiem, takie, 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 no. A jak zobaczą w ogóle, że za dużo w szkole spędzacie razem czasu, to już wtedy się rodzą plotki, więc nie wiem, te sekretne związki to to, to jest dupa, niefajne. Miał tylko. Miał tylko 2 na 5, więc stwierdziłam, że lepiej go spławić. Całe szczęście, nie lub nam takiej akcji jak Klementyna. Jak... Przepraszam, co? Ja wiem, że to są stare odcinki, ale obojętnie kuźwa kiedy i obojętnie kto w jaką stronę. Min... Trzy to minimum, dwa może pom... Robiąc jakąś skalę, czy to dla chłopaków, czy dla dziewczyn jest to obrzydliwe, Uprzedmiotawiające i... Spalcie się po prostu, niech was śnieg spali i tyle. Mam do powiedzenia. Spojrzałam na Armina. mnie nie chcę wiedzieć, o czym rozmawiają. Ja wiem, A? gdy siedziałem z Barbie na chemii, udało mi się podejrzeć, jakie SMSy wysyłała swoim koleżankom. Armin tego też się nie robi! Oceniają facetów według pięciu głupich kryteriów. Ze... Nie chcę nic mówić, ale od lat takie coś w stronę dziewczyn jest i w ogóle. Jak ja chodziłam do szkoły, też to było. Niestety, niestety, na całe szczęście ja nie byłam w żadnym kręgu zainteresowania, więc nawet na mnie nie spojrzeli pod tym kątem. Całe szczęście. Ale inne dziewczyny miały przesrane. Jeśli facet zdobył mniej niż trzy punkty, to nie ma prawa się do nich zbliżać. To może lepiej mieć mniej niż te trzy punkty. Naprawdę to smutne. Przesadzają. To tak, jakby dwie musiały udzielić swojego błogosławieństwa, aby trzecia mogła z kimś chodzić. Mam wrażenie, że to dlatego tak potraktowały klementynę. Tak, masz rację, chodźmy stąd. E, po prostu pierdyknąć w łeb. Między oczy prosto, tak? O, 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 klementyna. Sama już nie wiem, jak mam się przy niej zachowywać. Nigdy nie wiadomo, jak zareaguje. Cześć, jak było na sobotniej imprezie? Fajnie, a na waszym koncercie? Było bardzo sympatycznie. Brat sama jest świetnym muzykiem. Okej, okay, fajnie. Cała ich rodzina jest bardzo uzdolniona. O, super, to są takie słodkie Boże! Przepraszam. Królina skinęła na mnie głową, a potem sobie poszła. A więc teraz jesteście koleżankami? Nie posunęłabym się tak daleko. Wydaje mi się, że wyciągnęła wnioski ze swoich błędów. Tak, też mi tak wydaje. E, Okej, okay, ale gdzie mam iść? Bo muszę znaleźć jakieś ustronne miejsce. Nie wiem, w piwnicy. Tu nie, bo tu Nathaniel przesiaduje, więc nie. W sali też nie, bo nauczyciel przesiaduje. <grym> Piwnica, nie, bo tam Rudy siedzi też nie bardzo. Kurde, wleciałam na kogoś. Ej, o, Peggy. Patrz przed siebie, gdy chodzisz, ok? Sorry, jestem trochę rozkojarzona. Przez kilka sekund w ciszy nam się przyglądała. E, będziemy już iść. No to idźcie. <grym> Będzie tutaj scena zazdrości. Z tego, co wiem, to Peggy tam jak krasza na Armina. Będą sceny zazdrości. Błagam, dajcie mi. Dajcie mi. Ja chcę dramę. Jakoś jak chcę dramę. Błagam. Potrzebuję jakiejś dramy w swoim życiu. Nie, bym nie miała ostatnio. Wcale. Ach. Żartowałam. Po prostu. No, gdzie mam iść? No, weźcie bez jaj. Przepraszam, widzieliście może melanie? To mi Melanie obchodzi. Była z nami na lekcji, ale teraz mamy okienko. Zapewne poszła zająć się obowiązkami gospodarza klasy. To dziwne. Zostawiła na wierzchu ważne dokumenty. To do niej niepodobne. Ona najpewniej ma w głowie obraz sobotniego wieczoru klatynata i do tej pory się nie może otrząsnąć, bo się prawie śliniła pista. Eee, coś musiało się wydarzyć. Eee, mam to w dupie? Jakby... E, mam całe mylanie gdzieś, nie obchodzi mnie ona za bardzo. Co mi to obchodzi? Niech se tam buja się, nie? Na korytarzu robi się pusto. Może uda nam się znaleźć spokojne miejsce. Chodź, wiem, gdzie pójdziemy. Czemu nie mówić wcześniej... Nie. <grytanie> Boże co? Wiedziałam, że nikogo tutaj nie będzie Dylany nie ma dzisiaj w szkole. Pamiętasz, to tutaj pocałowaliśmy się po raz pierwszy! Bystra jesteś, niby... nie <grytanie> Boże, nie wiem, dlaczego cię lepiej przyprowadziłem. O, ja nie mogę, armin! <laughs> o, ho, ho, ho. Nie wierzę. Dziwne jest patrzeć, jak się czerwieni. Podeszłam bliżej. Dzieliło nas od siebie zaledwie kilka centymetrów. Nie wiedziałam, że potrafisz być romantyczny. Tylko z Tobą! O matko! <laughs> <Farię? A! śmiech> Zesikam się! Jakby tutaj jest tyle tych rzeczy takich romantycznych, i w ogóle, czemu w Niogę tego nie ma? Jest tego tak mało! Halo! I, I w Love Life też było tego mało. W uniwersytecie też, jak się grało z Natanielem, nie wiem, jak będzie z Kisielem, ale zobaczymy. Nagle zaczął mnie namiętnie całować. Jezu z mary umrę tu. Poczułam, jak. Okay. <laughs> Poczułam, jak krew gotuje mi się w żyłach. Wspomnienie pierwszego pocałunku wzbudzało we mnie jeszcze większą ekscytację. Zacisnę mu ręce wokół szyi. Zaciskam, może nie uduś go, <laughs> aby jeszcze namiętniej go pocałować. A wow, poczułam, jak jego dłonie zaciskają się na mojej talii jak przyspiesza mu oddech. On... Ja! Ktoś ja nie pamiętam w ogóle! Ale możliwe, że tak było, tylko nie pamiętam! Co <grywa> opowiada, zrobię krok w stycz. My jesteśmy w szkole, trzymajcie swoje emocje na Bo <grywa> Boże! I sprzęty również że <grywa> nie mogę! No nie Panie, no weź pan z Posikam się. Musiałam przygryźć wargę, aby się nie roześmiać. Sytuacja była tak nieprawdopodobna, Roześmiać? Ja chyba tam zeszła na zawał i pod ziemi się zapadła. Przepraszamy, bo idziemy gdzieś Dokończyć. Ja się posikam. Lepiej poczekajcie do końca lekcji, zanim przejdziecie do podobnych jest jej zazdrosny, bo, to, bo się chciał być na miejscu Armina, Nie, może nie mogę. Hu, przypominam się ten alternate life z Farazem. Nie. O, moja głowa. Dobrze, zanim przejdziecie do podobnych czynności, coraz ciężej powstrzymać się od mnie śmiechu. Poszliśmy sobie śmiejąc się pod nosem. Ostatnio czuć tak dobrze, kiedy zapewne, kiedyś zapewne spaliłabym się ze wstydu, gdybym została przyłapana przez jakiegoś nauczyciela. Teraz w ogóle nie zawracam sobie tym głowy. To w ogóle też innymi ludźmi się nie przejmuję i nie zawracaj sobie nimi głowy. Jelo, wywalone. Po godzinnym okienku musieliśmy się udać na w u Ciekawe co pan Borys dzisiaj dla nas przygotował. Nie wiem. Aha. Czy to będzie to co ja myślę z tymi figurami jakimiś geometrycznymi? W sensie te lekko atletyczne coś tam jakieś tam robili chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Zaraz, zaraz się przekonamy. Dzieci, nie odciągajcie się, Przewieźcie się szybko w szatni. Dzisiaj zajmiemy się gimnastyką akrobatyczną. Tak, dobra, dobra. To dobra okazja, by spróbować czegoś nowego. Dyskretnie skinałam głową na Armina, a potem poszłam do damskiej szatni. Cześć Mila, cześć wiele, to odpoczęłeś po imprezie? Tak, tak. W sumie całkiem nieźle się bawiłam. Przyjemnie było widzieć, że wszyscy tak dobrze się dogadywali. No oprócz tej sytuacji na końcu. Jej. Spojrzałam na nią. Czy ona mówi o tym, o czym myślę? Okej, okay, nie wiedziałam, że mi wzrośnie, tu, bo totalnie naчуja. Nie mam takiej miny. Jestem pewna, że moja rybka zrobiłaby taką samą, gdybym wyjęła ją z akwarium. Eee! eee? Dziwnie jest patrzeć, jak Armin się przy tobie zachowuje. Jak się zachowuje? Poczułam, że lubi się biała jak ściana. Co chcesz przez to powiedzieć? Nie chciałam być niedyskretna, ale nie mogłam nie zauważyć pewnych rzeczy. To urocze patrzeć, jak boi się, że wprowadzi mnie w zakłopotanie, ale dalej boi się, co ma zamiar powiedzieć. Nigdy nie widziałam, żeby się tak zachowywał, cały wieczór ci się przyglądał, jakby każdy Twój ruch był dla niego ważny. Jakby, że Violetta jest taką dobrym obserwatorką. Ej, 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 to ona o was, ona o nich wszystkich chyba wie więcej niż oni sami. <laughs> nie mam odwagi poprosić, aby dokończyła swoje zdanie. Ty nie bierzesz mnie za plotkary, prawda? Tylko że jestem dosyć mało mówna i często obserwuję pozostałych. Zacznijmy od tego, że zanim cokolwiek innym powiedziałaś, to przyszłaś z tym do sukry więc to bardzo dobrze o tobie świadczy. I nie poszłaś to rozpowiedzieć na prawo i lewo. <laughs> Powiem Wioletta chyba byłaby dobrą powierniczką sekretów, bo ona się tak mało odzywa. Nie martw się, masz prawo. <laughs> Chciałam tylko powiedzieć, że fajnie, że się do siebie zbliżyliście. Hmm, to prawda, że się dobrze dogadujemy. Nagle przerwał nam znajomy i drażliwy głos. Dziewczyny gotowe na zajęcie z gimnastyki akrobatycznej. Drażliwy, to się zgodzę. Będzie super. Już tego próbowałam i bardzo mi się podobało. Uh -huh. Nie za bardzo wiem, na czym to polega. Będziemy musieli wykonać w grupach różne figury akrobatyczne. <laughs> akrobatyczne, ja począłem <pociągometry. śmiech> Przepraszam jaki sobie dekiel wszystko zależy od tego czy grupa jest zgrana <laughs> to bardzo ważne aby mieć w grupie także chłopców często się do nas y, często są od nas silniejsi i łatwiej jest im nas utrzymać w powietrzu czy liderki sobie radzą to wy se nie poradzicie bez przesady jak się trenuje i w ogóle mięśnie i wszystko to, 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 to nie jest takie trudne tym bardziej dla tych co to 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 to, to wiecie, robią na co dzień Wy widzicie te odpowiedzi, ja się posram. Masz przestarzałe poglądy. Dziewczyna może być silniejsza od chłopaka. O, tak, ale przyznaj, że prędzej to na Taniel będzie nosił Violetę, a nie na odwrót. Dziwny przykład, bo Violeta jest tak mała, że ją ledwie widać. To pewne, czuję, że dostanę złą ocenę, jeśli będę musiała kogoś nosić. Właśnie, ocena za siłę, to też jest takie trochę słabe, nie? I chamskie. W ogóle ten cały kospekt nauczania jest dziwny. I przestarzały, nie martw się, pan Borys musiał to jakoś sensownie zaplanować No na pewno to jest rozdzielone tak, że e, dziewczyny będą z chłopakami, no bo wiadomo, oni są jednak silniejsi Co nie znaczy, że dziewczyna nie, mo że, co nie, znaczy, że dziewczyna nie może być silniejsza, tak, od chłopaka, no może być, może być na pewno większość z nich byłaby silniejsza od Kentina, gdyby nie przeszedł swojej przemiany. Ale że przeszedł przemianę, no to teraz podejrzewam, że oni wszyscy są na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o siłę. No. Nie, żeby mnie to jakoś interesowało, bo nie. No ale jak już o tym gadamy, no to się wypowiem. Zerknęłam na melanie. To pewne, że byłam wobec niej zbyt opryskliwa. Powinnam to jakoś nadrobić. Nie, ty możesz jedynie ci bardziej powiedzieć. Dzieci, pospieszcie się, już jesteśmy spóźnieni. Okej. Okay. Ciekawe, jak tutaj będę dobrana, do, do, do bo chyba chyba byłam. Z... Nie, nie. Ja nie pamiętam za cholerę tego, nie pamiętam. Zajęcia z y, y, gimnastyki akrobatycznej przebiegły dość chaotycznie. Wszyscy są dosyć rozkojarzeni i powoli zaczęła się wkradać nerwowa atmosfera. Pan Borys wyglądał na przybitego. Zęcia skończyły się na obietnicy, że następnym razem wszystko będzie przebiegać inaczej. Osobiście przyzwyczaiłam się słuchać pana Borysa tylko jednym uchem. A, dobra, czyli to jeszcze nie tu? A czyli będą mieli kilka tych zajęć. z... Z gimnastyki, okej. Okay. Wszystko kiedy spełnia swoje obietnice. Podczas gdy wszyscy kierowali się do wyjścia z sali gimnastycznej, Armin dał mi znak, abym za nim poszła. Ciekawe, o czym chcę po ze mną porozmawiać. Dużo WS-a, dużo WS-a. Tak, 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 dawać, dawać, dawać. Przyjmę wszystko w każdych ilościach, Arminka, przyjmę. <laughs> Bogo uwielbiam. Do piwnicy mam z nim iść. Wszyscy rzucili się w stronę stołówki. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. Okej, okay. słyszałem, co mówiłeś w szatni. Co, jak to? Byłaś złośliwa wobec Marani. No i nieprawda, tylko rozmawiałyśmy jak dorosłe, bardzo. A <laughs> Nieźle sobie radzisz na scenie, ale na co dzień bardzo kiepska z ciebie aktorka. <laughs> Okej, okay, przyznaję, byłam zazdrosna. Chciałam się na niej odegrać w sobotę. Wiem to głupie i niedojrzałe. Ja uważam, że to urocze. Cieszę się, że chcesz mnie mieć tylko dla siebie, GAT! <laughs> tak, oczywiście, że chcecie mieć tylko dla siebie, ale muszę się uspokoić, zanim ktoś zacznie coś podejrzewać. Położył mi palec na ustach, a ja zamilkłam. Co? Okej. Okay. <laughs> Znowu panikujesz z byle powodu, jak on się rumieni w ogóle. To... Jaki ty jesteś słodki! Zesram się po prostu. Mila, tutaj jesteś? Przeszkadzam wam? Nie, dokończymy później. Jesteś pewna, że tego chcesz? Dzikie <laughs> dziwne pytanie, co? <laughs> w takim razie ją porywam e, Mówisz o mnie? Zgadza się, wracasz do domu na czas przerwy Mogłybyśmy przejść razem kawałek drogi ty na to, biorąc pod uwagę w jaki sposób Na mnie patrzy, chyba nie mam wyboru <laughs> Tak miałam zamiar wrócić do domu Ja nic sobie takiego nie przypominam, ale okej okay. Powinnyśmy się pospieszyć, jeżeli Chcemy wrócić na czas Tu pewne roza chce mi coś powiedzieć Co się stało? Zajęła mi cała wieczność, zanim udało mi się Ciebie prze przechwycić Albo cały czas z kimś rozmawiałaś, albo nie dało się ciebie znaleźć Spędzałam czas z Arminem co za namiętna miłość. Wiem, że żartuję, ale trochę tak jest. <laughs> to widać na odległość, gdy jesteście razem. Napięcie seksualne! Wyświetliłam w powietrzu! Ja falę rosa! <laughs> nie wierzę! Wystarczy, wydaje mi się, że można by usmażyć jajko na moich policzkach. No dobrze, to chciałaś mi powiedzieć? Abyś uważała, nie wiem, czy słyszałaś, ale niektórzy zaczynają plotkować. O nie właśnie tego się obawiałam. Nie nakręcaj się tak, nikt nie mówił niczego złośliwego. <laughs> ale jak się domyślasz, wasza reakcja podczas gry w butelkę nie przyszła niezauważona, bo są idiotami i powinni się ujawnić. Zdziwiłabym się, gdyby było inaczej, ale nikt nie przyszedł ze mną o tym porozmawiać, więc myślałam, że wszyscy machnęli na to ręką. Tak ci się tylko wydaje, nikt nie przejdzie, nie przyjdzie zapytać o nic wprost. <laughs> A więc kto co powiedział? Słyszymy, jak Violeta rozmawiała z Melanią. Znasz Violeta, nie mówiła nic złośliwego, nawet nie powiedziała, że moglibyście razem chodzić. Dzieliła się tylko spostrzeżeniami. Mhm. Okej, okay. ale ona i to powiedziała już, więc jaki problem? Przed chwilą mi o tym mówiła, na szczęście nie drążyła zbytnio tego tematu, a Melania co mówiła? Nie za bardzo drążyła temat. Może jednak udało nam się zminimalizować szkody. Z pewnością, ale wiesz, że nie będziecie mogli się ukrywać w nieskończoność. No właśnie, nigdy nie mówiłam, że tego chcę. Nie mówię ci, jak masz kierować swoim życiem. Staram się tylko być pragmatyczna. Wiem, Rozo, nie jestem pewna, czy wystarczająco to widać, ale zawsze uważnie cię słucham. Cieszę się, że mam przyjaciółkę, która udziela mi tyle dobrych rad. No nie wiem, no nie wiem. Przez nie się zaczerwienie. No dobrze, zmykam do siebie, zanim będzie za późno. Ja też powinna się pospieszyć. Do zobaczenia. Mała przerwa w domu dobrze mi zrobi. Aha, aha, nie wiem, jaki to miał sens. Boże, co ona taka blada się zrobiła! O! <laughs> Widzisz, jaki pigment spieprzył? Iris, wszystko gra? Tak, tak, a u ciebie? Tak hmm. Tylko wydaje mi się, że... Nie, nie, tylko mi się wydaje, czy słyszę jak telefon wibruje vibru... w kieszeni Wiesz, możesz mi powiedzieć, gdybyś czegoś potrzebowała Ups Mila, co masz na myśli? Wracam tylko do domu wziąć prysznic Boże, ale naprawdę blada się zrobiła jak ściana Okej, okay, ale pamiętaj, co ci powiedziałam Jesteśmy przyjaciółkami, prawda? Przyjaciele się wspierają Oczywiście, wszystko gra, naprawdę Mhm Zmykam, bo inaczej nie zdążę dziś obiadu. Do zobaczenia. Zaczyna zaczynam mnie naprawdę intrygować, ale przecież to nie są moje sprawy, muszę przestać je wtrącać. Mhm. No bo właśnie o to chodzi, żebyś się wtrącała. Nie wiem. He, wróciłam do domu i wzięłam prysznic. Byłam kompletnie pochłonięta swoimi myślami. Ale miała wrócić do szkoły, chyba, nie? Bo to przerwa jakaś. Nie powinno mieszać się w życie, Iris. Nie jestem głupia, nie wierzę, że wszystko gra jak zwykle. Na pewno chodzi o jakieś osobiste sprawy, albo przynajmniej coś, o czym nie chcę ze mną rozmawiać. Muszę przestać się wtrącać. Poza tym, tyle się ostatnio u mnie dzieje, że mam o czym myśleć. Wystarczy, że pomyślaj o że po południu zobaczę Armina i od razu czuję, jak rozpiera mnie energia. Szybko jednak ją straciłam, gdy wróciłam do szkoły. Lekcje były dosyć męczące, i nie było czasu na chwilę wytchnienia. Ledwo co udało mi się zamienić Ledwo co udało nam się zamienić kilka zdań Z kolei Amber znalazła czas, aby pochwycić Popchnąć mnie na korytarzu, bardzo oryginalny. Postanowiłam kompletnie ją zignorować. O wiele mniej przyjmuję się jej zagrywkami. To nie ona będzie mi zakłócać sen. Nie ona, tylko raczej przepełniająca mnie ekscytacja. Super energia, rozpiera mnie nawet o drugiej w nocy. W końcu udało mi się przespać tylko kilka godzin. Mam ochotę ładnie się dzisiaj ubrać. Waham się między różnymi stylami. Ja chyba muszę wziąć to, ale nie jestem pewna teraz. Tak, ten strój jest do Armina i do Kentina też był. O, przebrała się nawet, okej, okay. dosyć, dosyć się sobie w tym podobam, okej, okay. burczący brzuch sprowadził mnie na ziemię, czas zjeść śniadanie, wróć do domu, a to ona nie była cały czas w domu, cześć mamo, aha, nie, dobra, wróciła, dobra, nie, 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 nie źle tam. cześć kochana, jak ślicznie wyglądasz, dziękuję, dla kogoś tak wystroiłaś? Dla siebie? Czy zawsze trzeba się stworzyć dla kogoś? Dlaczego to nie mogłoby być po prostu dla mnie? Tak, właśnie, bo twoją mamą i znam. Dobrze widzę, że coś się zmienia w twoim zachowaniu. Aha, i to chyba na dobre. Tak, ostatnio jestem w dobrym humorze. Właśnie widzę, trzymaj, tata upiekł brownie. wziąłem duży kawałek ciasta, wyglądało tak apetycznie. Czuję, że to będzie dobry dzień. Lepiej już wyjdę. Tak, ale ja bym tutaj zakończyła odcinek i do szkoły pójdziemy w następnym odcinku, bo ja tu muszę wychodzić po dziecko do przedszkola, więc już nie mam czasu za bardzo. Także tak, Jezu. Ja jestem bardzo dzisiaj zadowolona, mam dobry humor, tak? Bardzo się cieszę, że dzisiaj ponagrywałam sobie i w ogóle... Bo bardzo mi tego brakowało, naprawdę. Jest i cieszę się, że kontynuuję w końcu ścieżkę Armina, bo... Naprawdę, ja kocham, <głos》>, uwielbiam go w liceum, Boże, jest taki kochany i w ogóle, no cudowny jest, naprawdę. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, to zachęcam Was do zostawienia łapek w górę, komentarzy i subskrypcji, jeśli tego nie robicie, bo to mógłby wspierać kanał, bardzo dobrze mnie zasięgi. Zapraszam Was również na Discorda, Instagrama i TikToka, do których linki macie w opisie. Przypominam również o możliwości wspierania mojego kanału, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Także to tyle ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się pół do następnego odcinka, pa pa.